zapytam o synów. Dlaczego? Bo gdy ostatnio się widzieliśmy face to face, to była nasza sesja do Vivy z pani synami. Czy czas pandemii też coś zmienił w ich życiu? Co u nich teraz słychać? Moi synowie na początku mieli bardzo trudną, jak wszyscy, sytuację, ale musieli się pozbierać. Tadeusz mieszka w Los Angeles. Tam ożenił się z cudowną dziewczyną, z Sylwią, moją synową. Piękną, mądrą, wspaniałą. I tam walczą w różny sposób. Tadzio pracuje w zawodzie operatora, robi coraz więcej, coraz ciekawszych projektów. I myślę, że tak jak cytował Janusza Kamińskiego, z którym się spotkał, Tadziu, jeszcze 10 lat i jest szansa, że może będzie Oscar. Ale więc trzymam kciuki i 10 lat to jest dużo, ale i mało zarazem, bo Tadziu jest młody. Staś cały czas intensywnie zajmuje się wspinaczką sportową, ma swoją szkołę i teraz dzięki temu, że te ścianki wspinaczkowe są otwarte, to ma bardzo dużo fajnych, młodych ludzi, którzy na nowo w ogóle odkrywają ten sport. Zwłaszcza po sukcesach Polaków na olimpiadzie w Tokio. Zwłaszcza dziewczyn, które genialnie się wspinają. A więc jest dużo fajnych rzeczy się dzieje. Chłopaki sobie dają radę. Moje wnuczki są już duże, rosną. Także wydaje mi się, że jakoś wybrnęliśmy z tej pandemii. Ale wspomniała pani o tym, że miłość zagościła w życiu syna. Czy ślub odbył się w pandemii? Tuż przed pandemią, 2 lata temu. Czyli także... dzieliła pani te wspaniałe chwile? Nie dzieliłam, dlatego że oni się pobrali w Stanach, a ja już nie mogłam przyjechać. Rozumiem. No właśnie, przez te trudne czasy. Tylko mój brat pojechał na ślub mojego syna. Ale było to? W sercu mamy jakieś takie zakłucie, że kurczę, nie mogę tam być. Nie, dlatego że ja wszystko miałam transmitowane poprzez internet. Więc byłam tam obecna i widziałam to. Uroczystość była bardzo skromna, bo po prostu oni są bardzo skromni, nie mają środków na to, żeby robić nie wiadomo co. Powiedzieli sobie tak w Urzędzie Stanu Cywilnego, byli tym zachwyceni, a ten taki większy ślub szykujemy w Polsce. Jak już będzie to możliwe.